każdej miejscowości, dlatego że zmienił się system. O tym już wszyscy wiemy, bo już się przyzwyczailiśmy do tego, że wszyscy wpłacamy należność na konto budżetu gminy od 1 lipca 2013 roku, a gmina organizuje system odbioru nieczystości, organizuje system odbioru selektywnie zebranych odpadów. No i przede wszystkim, co legło u podstaw stworzenia tego systemu, jest właścicielem wszystkich śmieci, które na jej terenie powstały. W ubiegłym roku chwaliłam wszystkich nas, mieszkańców, z uwagi na to, że prawidłowo dokonywaliśmy wpłat na konto budżetu. No i chyba trochę przechwaliłam, dlatego że schyłek, końcówka roku 2015, a w szczególności początek roku 2016, taki wesoły już nie był. Powinniśmy wszyscy, jako mieszkańcy gminy, wpłacić na konto przez cały ubiegły rok kwotę 890 ponad tysięcy złotych. Musicie przyznać Państwo, że to jest spora kwota. Blisko 900 tysięcy to już jest dużo, ale mieliśmy. Natomiast de facto wpłaciliśmy ponad 801 tysięcy złotych. Czyli zaległości tak naprawdę narosło w granicach 90 tysięcy złotych. To już jest również spora kwota zaległości, a w miesiącu styczniu zaległości te wzrosły do ponad 103 tysięcy złotych. Dlatego też my analizujemy stan i wpływy. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się w miesiącu styczniu na egzekucję. Nie jesteśmy w stanie dłużej, nie byliśmy w stanie tolerować tego faktu, bo to jest po prostu rzecz trochę niesprawiedliwa, tak? My, ci, którzy wpłacają, mają praktycznie zapewnione te same usługi, bo system wygląda w ten sposób, że nieważne, czy się wpłaca, czy się nie wpłaca, gmina musi ten odpad odebrać, bo jest jego właścicielem. Natomiast musi zorganizować system egzekucji. No i niestety, ale w miesiącu styczniu taką egzekucję wdrożyliśmy. Efekty tego pierwsze już są, dlatego że, a to tak trochę na zasadzie poczty pantoflowej, nie? Ty, u mnie już byli i w związku z powyższym możemy tutaj powiedzieć, że w połowie lutego i szczególnie na początku marca wpływy nieco się polepszyły. Szanowni Państwo, zwracamy się również z prośbą, żebyśmy starali się regulować te należności tak, jak one zostały określone w uchwale Rady Gminy, to znaczy do 15 każdego miesiąca w wysokości 13 zł od osoby za odpady niesegregowane oraz 9 zł od osoby za odpady segregowane. Dlaczego mówię o tych stawkach? Stawki nie zmieniły się. Podatek, bo tak należy określić, opłata nazywana jest właśnie mianą opłaty, ale jest to rodzaj podatku i jest on płatny bez wezwania na podstawie deklaracji, którą jesteśmy zobowiązani złożyć u nas w Urzędzie Gminy. Nie mówilibyśmy również o tym, gdyby nie było problemów. Założenie podstawowe systemu było takie, że system ma się bilansować. To znaczy, tyle ile wpłacimy, tyle tylko powinniśmy przeznaczać na obsługę. Ale tak nie jest. Zresztą nigdy chyba nie będzie tak, że co do złotówki się zbilansuje, bo koszt ubiegłoroczny prowadzenia gospodarki odpadami to kwota 1 031 000 zł. Szanowni Państwo, spora różnica między 800, to jest ponad 230 000 zł. W związku z tym trzeba podjąć pewnego
pewnego rodzaju działania, a do tych działań zmusiła nas także Regionalna Izba Obrachunkowa, która wydając opinię o projekcie budżetu na rok 2016 zrobiła nam wytyk. System się nie bilansuje, proszę podjąć działania w kierunku analizy stawek i analizy kosztów. Oczywiście do takiej analizy przystąpiliśmy. Co stwierdziliśmy? Po pierwsze, jeżeli chodzi o stawki, pozostawiamy je na takim samym poziomie, na jakim były, ponieważ mówiłam przed chwilą, że zaległości przy 13 i przy 9 zł to było 90 przeszło tysięcy złotych, natomiast gdybyśmy stawki podnieśli, to zapewne te zaległości wzrosłyby jeszcze bardziej i system tak by się nie bilansował i tak by się nie bilansował. I podjęliśmy analizę drugiej strony, czyli strony kosztów. Żeby ograniczyć te koszty, spółka nasza, Gminny Zakład Komunalny, przystąpiła do konsorcjum z firmą Altwater, które to konsorcjum przystąpiło do przetargu. Przetarg konsorcjum wygrało i kwota, którą osiągnęliśmy w przetargu, jest to kwota graniczna. 770 przeszło tysięcy złotych przy analogicznym roku 2015 to była kwota 931,5 tysiąca złotych. Czyli jest tutaj spora różnica. Oczywiście to nie są wszystkie koszty, ponieważ niestety ustawodawca zmusił nas do tego, żebyśmy do tych kosztów doliczyli jeszcze koszt obsługi administracyjnej, czyli wliczyli pracowników, którzy obsługują ten system. 770 tysięcy to już jest spora różnica osiągnięta w przetargu. A druga z kolei sprawa to jest taka, że po raz pierwszy w przetargu nie robiliśmy przetargu ryczałtowego, czyli bez znaczenia było wcześniej, ile ton odpadów spółka od nas odbierze, tylko zrobiliśmy przetarg polegający na licytacji jednej tony odpadów. I jeżeli tych odpadów będzie mniej, to oczywiście kwota osiągnięta będzie mniejsza. Skąd takie twierdzenie, że może być mniej odpadów, bo oczywiście my taki system zakładamy. Otóż dlatego, że przystępujemy sukcesywnie do selekcji kolejnych frakcji odpadów. Obserwowaliśmy tutaj w szczególności miesiące w sezonie grzewczym. Wówczas te odpady zmieszane w naszych kubłach są bardzo ciężkie, bo popiół jest po prostu ciężki. W związku z tym pracujemy w tej chwili nad tym, aby od przyszłego sezonu grzewczego popiół był odpadem zbieranym selektywnie. Już dziś zapraszam Państwa na następne zebranie w miesiącu wrześniu, bo wtedy przedstawimy Państwu już, mam nadzieję, konkretne założenia wypracowane w zakresie zbierania popiołu. A rozmawiamy również, tak jak dziś z Państwem, ze wszystkimi mieszkańcami i tutaj na przykład w Klębiczu zwrócono nam uwagę na to, że my zbieramy tylko pety. A wszystkie inne opakowania, one nie są ciężkie, tylko objętościowo dość duże, czyli inne tworzywa sztuczne, między innymi różnego rodzaju folie. I to jest prawdą, ponieważ jak robimy zakupy, na przykład wędlinę, to najpierw owijają w jedną folię, wkładają do innej folii, a jak w tamtej folii już się nie mieści, to wkładamy to do folii trzeciej. Rzeczywiście tego jest dużo. Wagowo pewnie nie, bo to jest lekkie. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że mimo iż odpady są lekkie, bo pety, czyli te butelki po napojach, rzeczywiście jak one są puste, to one są bardzo lekkie. A i tak w skali roku tych odpadów zebraliśmy 13 ton, prawie 13 ton. To musicie sobie Państwo wyobrazić, jakie to są ilości, żeby z tak lekkiego odpadu zebrać aż 13 ton.
Dlatego pracujemy nad wyselekcjonowaniem jeszcze innych frakcji. Po to też zorganizowaliśmy na terenie byłego składowiska, byłego już składowiska, bo składowisko to nasze jest nieczynne, jest poddawane w tej chwili procesowi rekultywacji, ale tam powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i frakcje odpadów zbierane selektywnie mogą być przez nas dostarczane, począwszy już od 1 kwietnia, w soboty w godzinach od 8 do 17 czynny będzie ten punkt selektywnej zbiórki odpadów. Dlaczego w sobotę? No z reguły dlatego, że sobota jest dniem wolnym od pracy i o ile możemy sobie wyselekcjonować w ciągu tygodnia, to w sobotę można ten odpad będzie dostarczyć do Sławienka. Jest tylko jeden mały kłopot, szanowni państwo. Nie bylibyśmy urzędnikami, którzy realizują ustawę, gdyby nie było pewnych utrudnień. Ze sobą proszę zabrać odcinek opłaty za tej opłaty śmieciowej, bo to jest obowiązek, że przyjmowane będą tylko od tych osób odpady, które mają opłacaną opłatę śmieciową. No tak to już rzeczywiście jest, ale to pewnie będzie nas troszeczkę mobilizowało w tym kierunku, żebyśmy dokonali zapłaty. Mówiąc jeszcze o tej zapłacie, chcę powiedzieć, że przyjęliśmy również zasadę taką, że jeżeli komuś z różnych przyczyn zapomni się zapłacić tej opłaty, to po 15 do tych z państwa, którzy nie zapłacili, a którzy podali swój numer komórkowy telefonu, przyjdzie SMS przypominający o konieczności dokonania zapłaty. Dopiero kiedy... Za SMS-a też 11 zł państwo doliczą? No właśnie, to nie jest śmieszne, co pan mówi, dlatego że nie my doliczamy, tylko problem polega w samej konstrukcji. Jeżeli ktoś nie zapłacił po SMS-ie, wówczas dostanie upomnienie i w tym upomnieniu właśnie będzie zawarta kwota upomnienia, bo takie są przepisy. To jest rzeczywiście w szczególności bolesne dla tych osób, które zbierają selektywnie. Na przykład jest to jedna osoba i ma zapłacić 9 zł, przyjdzie upomnienie na 9 zł i do tego będzie doliczone 11 czy już 13 zł w tej chwili. Dlatego też taka jest przyjęta konstrukcja. Mamy też ogromny problem z egzekucją tej opłaty, bo czasami zdarza się, że państwo zapłacicie należność główną, ale upomnienie to już niekoniecznie. No tak to jest, że jakieś koszty tego naszego zapominalstwa, jeżeli tak to można nazwać, są. Natomiast też w sporadycznych wypadkach, w sytuacjach losowych różne zdarzyć się mogą. Tak, choroba w rodzinie, śmierć przypadkiem może się zdarzyć w każdej rodzinie przecież. I macie państwo zaległości, uprzejmie prosimy o kontakt wówczas z nami. Wspólnie zastanowimy się nad możliwością rozwiązania czy rozłożenia na raty, czy bardzo w sporadycznych przypadkach umorzenia części tej zaległości. Jest to ogólny problem, ale dążyć musimy jednak do tego, by nasze środowisko było coraz czystsze. Kolejną próbą, w której staramy się, by nasze odpady były nieco lżejsze, to są punkty selektywne przy cmentarzach. Tutaj też, szanowni państwo, zwracamy się, to są dwutygodniowe dopiero nasze działania, ale dlatego one jeszcze szwankują. Jest pewien kłopot oczywiście, bo jeżeli mówimy o tym zniczu szklanym, no to to, co jest na górze i to, co jest na dole, trafić musi do kubła żółtego, a samo szkło
do kubła zielonego, ale ja mam nadzieję, że podobnie jak wprowadzaliśmy punkty selektywnej zbiórki na naszych osiedlach, tak i w tym przypadku wkrótce przyzwyczajmy się do tego i przede wszystkim mniej płacić będziemy za te ciężkie śmieci, które znajdują się w kubłach. Wszystko to po to, byśmy zdążali do wypełnienia tego obowiązku bilansowania się systemu, zdążali, bo jak powiedziałam, no system do końca bilansował się nie będzie. Poza tym wprowadzając selekcję poszczególnych frakcji, my musimy spełnić również ustawowe zapisy dotyczące poziomów recyklingu. Jesteśmy odwiedzani przez naszych kolegów z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy nie przybywają do nas w celach towarzyskich, a raczej w celach takich, żeby skontrolować, czy gmina osiąga poziomy recyklingu. Najgorzej, Szanowni Państwo, jest z bioodpadami. Dlatego to są odpady zielone i odpady, które pochodzą z resztki jedzenia, z obiadów i tak dalej. No i tutaj gmina nie osiąga poziomu wskazanego w ustawie. W związku z powyższym naliczane są nam kary. I rzeczywiście w decyzjach naliczono nam ponad 16 tysięcy złotych do zapłaty za nieosiąganie poziomu w recyklingu. My oczywiście płacić tego nie chcemy, dlatego że możemy przeznaczyć każdą złotówkę na inny cel, który na cel naszych mieszkańców. Natomiast w tym przypadku podjęliśmy się trudu rozmowy z Państwem w różnych aspektach, między innymi w zakresie tej selekcji odpadów, po to tylko, żeby wystąpić z wnioskiem o odroczenie płatności naliczonej kary. I na sam koniec dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o to, żebyśmy podchodzili do gospodarki odpadami w sposób odpowiedzialny, selekcjonując odpady. Dziękuję bardzo.